Dzień dobry, 4 czerwca, godzina 13, sobota. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o grach fabularnych. Jako, że dzisiaj sobota, to z każdej strony praca w re. Tam coś się dzieje z tyłu, tam coś się dzieje z lewej strony, więc trochę mamy zakłóceń. Ale powinienem być dobrze słychać na tej kamerze. Okej, o grach fabularnych wspomniałem chyba pierwszy raz, jak omawiałem Herezję Horusa. I wspominałem tam, że uniwersum Warhammera 40 tysięcy ma też swoje gry fabularne. Co to są gry fabularne? Gry fabularne to taki sposób rozgrywania, grania w gry, które bardziej przypominają teatr. Oryginalna nazwa gier fabularnych to role play games, czyli w tłumaczeniu bardziej dosłownym gra w odgrywanie roli. Czyli tak jak w teatrze, każdy ma jakąś swoją rolę do odegrania i stara się jak najbardziej w nią wczuć. Żeby grać w grę fabularną, potrzebne są co najmniej trzy osoby. Czyli jedna osoba ma rolę mistrza gry, jest tak zwany prowadzący. I on dba o to, żeby historia miała ręce i nogi, żeby szła do przodu. I dba o to, żeby gracze mieli jakieś wyzwania. No a chcemy mieć dwóch graczy. No głównie dlatego, żeby jakieś interakcje dochodziły między postaciami, które są odgrywane. Mistrz gry odgrywa wszystkie postacie, które są napotykane przez graczy. No a gracze mają swoje główne postacie, którymi całą historię próbują przejść. Są jakieś pomysły na to, żeby grać w gry fabularne jednoosobowo albo dwuosobowo. Ja tego zupełnie nie znam, nie wiem jak to działa. Ale ma radzić na to natrafić. Górnego limitu nie ma, natomiast 6 osób to już jest ciasno. Jeden mistrz i 5 graczy. Już się może historia trochę plątać, już się mogą dialogi trochę plątać. Zalecane zdecydowanie dla bardziej zgranych ekip i doświadczonego mistrza gry. Przed rozgrywką mistrz gry ma za zadanie przygotowanie jakiejś historii. Może to być pomysł, który trzyma w głowie, a może to być bardzo, bardzo szczegółowo rozpisany scenariusz. I może to być scenariusz, który jest przygotowany na godzinę rozgrywki. Może to być cała historia, która będzie się działa na wielu spotkaniach, na wielu sesjach rozgrywek. Gracze mają natomiast za zadanie przygotowanie swoich postaci i wymyślenie jakiejś historii tych postaci. Postacie są przygotowywane według jakiegoś schematu, w zależności od tego, jaką grę fabularną sobie wybierzemy. W Polsce najpopularniejsze systemy to jest Warhammer, Dungeons and Dragons, Warhammer Fantasy, Warhammer 40 000. Widziałem, że pojawiają się nowe systemy, chyba Conan jest Wiedźmin. Ze starszych systemów to jest też Cyberpunk 2020. Generalnie w zasadzie każda franczyza science fiction, fantasy ma już pewnie jakiś swój system RPG. RPG, czyli roleplay game, czyli gra fabularna. No i są też systemy, które nie są związane z żadną franczyzą książkową, żadną franczyzą filmową. Po prostu jakieś ogólne systemy biorące z jakiegoś gatunku, na przykład fantastyki, czy na przykład jakieś systemy noir, jakieś systemy oparte o Dziki Zachód. Albo po prostu systemy, które mają samą mechanikę, bez żadnych wytycznych odnośnie tego, gdzie się ma toczyć akcja i jak ma wyglądać. System, w który ja najdłużej grałem, to prawdopodobnie Warhammer Fantasy Roleplay pierwsza i druga edycja. Tu mam przed sobą drugą edycję, wydana po polsku przez Copernicus Corporation jakiś czas temu już. Spójrzmy na datę, co to będzie za data. 2005 Black Industries. To jest wydanie pewnie oryginału w wersji polskiej. W sumie nie ma daty podanej. No i generalnie mamy tutaj taką książkę, nawet dość grubą. Stron ona ma 261. No i on opisuje podstawy dla graczy i podstawy dla mistrza gry, jak zacząć grać. Gracze mają tutaj informacje o tym, jak swoją postać stworzyć. W grach fabularnych postać opisujemy sobie na karcie postaci.
czyli na czymś takim. Tu mamy cechy bohatera, jaki ma pancerz, jakie ma uzbrojenie, jakie ma cechy charakteru, jakie ma umiejętności. No i na bazie takich, jak jesteśmy czarodziejem, to mamy też księgę zaklęć. Na bazie takiej karty postaci wiemy, jakie nasza postać ma możliwości, a jakie ma słabości. Mistrz gry dostaje informacje o mechanice, czyli jak toczyć bitwy, jak toczyć walki, jak używać broni, jak te bronie mają moc, jak handlować, czyli generalnie cała mechanika świata. No i to jest podręcznik podstawowy, a mamy całą masę podręczników dodatkowych, czyli różnego rodzaju rozbudowany arsenał, czyli zbrojownie, rozbudowane historie, mamy całe podręczniki dedykowane magii, mamy całe podręczniki dedykowane miastom. Generalnie, tak jakbyśmy tworzyli, mamy takie podstawy do stworzenia własnego świata. Generalnie świat, który mamy w Warhammerze, w drugiej edycji przynajmniej, jest dość ponury i dość trudny do grania. W zależności od tym, jak mistrz gry prowadzi, ale jeżeli mistrz gry będzie trzymał się podręcznika, no to dość szybko odkryjemy, że trudno jest przeżyć naszym postaciom, że nie zawsze udaje nam się uratować tych, których chcemy uratować, i że generalnie jest lipa. Ale żeby nie było, są też systemy, które są dedykowane dla młodszych graczy, są mniej ponure, zdecydowanie łatwiejsze i zdecydowanie lepiej wprowadzają w gry fabularne. I tu mam przed sobą Jagodowy Las. To jest polski system RPG, bazujący na systemie Fireball w wersji Fireball Junior. Jest dedykowane dla dzieci w wieku nawet od 3 lat. Tutaj mamy, gramy strażnikami lasu, czyli to jakiś rodzaj krasnoludków, z tego co pamiętam. I naszym zadaniem jest pilnowanie porządku w lesie. No i też mamy podobnie jak we wszystkich RPG-ach jakieś klasy postaci, czyli na przykład siłacz, majster, bystrzak, oni mają jakieś swoje atrybuty. Mamy karty postaci, czyli znów miejsce, gdzie... O, ciężko to się otwiera. Miejsce, gdzie trzymam informacje o swoich postaciach. No i jakieś przykładowe misje. Tu mamy na przykład przykładowy świat narysowany, czyli miejsca, gdzie mogą się jakieś przygody nasze toczyć. Mamy generator jakichś losowych, prostych przygód. Czyli na przykład musimy znaleźć wapno, żeby zbudować leśną chatkę strażników. A żeby to znaleźć to wapno, musimy dostać się do wraku samochodu, gdzie grasuje jastrząb oraz ropuchy. Taką historię wygenerowałem. Autorka chwali się, że udało jej się kilka sesji przeprowadzić grając ze swoimi dziećmi w korku samochodowym, gdzie ona była za kierownicą, a dzieci tam z tyłu grały w głowie, więc brzmi to mega fajnie. Powiedzmy, że moja chaotyczna i dość pobieżna opowieść o grach fabularnych cię na tyle zainteresowała, że chciałabyś spróbować. Co będzie ci potrzebne? Niektóre systemy wymagają jakichś fikuśnych kostek. Kiedyś faktycznie trzeba było się trochę nagłowić i kupić te kostki w specjalnych sklepach. Dzisiaj możemy użyć w zasadzie apki na telefonie. Możemy tam definiować kostki, ile chcemy ścienne i rzuty tymi kośćmi, więc nie musimy mieć fizycznych kości. Do Warhammera potrzebowaliśmy cały zestaw 7 różnych kości. Do Jagodowego Lasu wystarczyły nam klasyczne 6. No także jakieś kości mogą być elektroniczne. No i ekipa. Dobrzy gracze i dobry mistrz gry. Jeżeli masz zacięcie do opowiadania historii, no to będzie lepiej ci bycie mistrzem gry. Przy czym mistrz wcale nie ma żadnej przewagi. To nie jest coś takiego jak mistrz i uczeń, czy tam mistrz olimpijski. To jest bardziej ktoś, kto jest mistrzem ceremonii. Czyli osoba, która prowadzi całą historię. Czyli jak masz już kości, bądź apkę z kośćmi, masz już ekipę, to jeszcze przydałby się jakiś system. Wiele systemów RPG takich franczyzowych ma jakieś swoje startery. Czyli wystarczy wpisać na przykład Warhammer Fantasy RPG starter. No i gdzieś tam znajdziesz jakiś zestaw startowy, jakiś scenariusz do odegrania.
No właśnie, jeżeli jesteś początkującym, to możesz skorzystać z gotowych scenariuszy, które opisują ci potencjalną przygodę. Nie musisz się fatygować nawet i pisać swojego własnego. Jeżeli masz ambicje, możesz stworzyć swój własny scenariusz, swoją własną historię. Czyli tak, kości, gracze, scenariusz, no i właśnie, jakiś system. No bo tak, bo masz jakiś scenariusz, na przykład ucieczka z więzienia przed złym uzurpatorem, który wtrącił was za obronę demokracji. No i coś takiego może się dziać i równie dobrze w świecie noir, i równie dobrze w świecie Warhammera 40, i w świecie Warhammera Fantasy, i w świecie Wiedźmina, i w świecie Conana, i w świecie podwodnych syren i jakichś elfów magicznych, i w świecie szogunów. Także jak masz scenariusz, to jeszcze wypadałoby jakiś system wybrać. Z tego co widziałem, w Polsce rozwija się dość dobrze darmowy system Fireball. Czyli jakaś podstawowa mechanika, jakieś podstawowe zależności i opisy właśnie do wszystkich możliwych klimatów, jakie ludziom przychodzą do głowy. Czyli jest tam jakiś cyberpunk, jakiś świat czarownic, western, jakieś 20 tysięcy mil podwodnej żeglugi, to wszystko gdzieś tam jest. Chyba prawie wszystko jest darmowe, więc trzeba gdzieś tam sobie po prostu pościągać podręczniki źródłowe. No i nic, tylko grać. Czyli jakiś setting typu Star Trek RPG Starter, albo na przykład jakiś darmowy system typu Fireball polski. Mam nadzieję, że dość dobrze stworzyłem zajawkę tego tematu, jakim są gry fabularne. Jeżeli masz jakieś pytania, komentarze, zachęcam do sekcji komentarzy pod spodem. No i zachęcam do odwiedzenia mojego kolejnego daily vloga już jutro. Także dzięki, cześć.